Szanowni Państwo, bardzo chciałem serdecznie podziękować za tak liczne przybycie. Rozumiem, że wszyscy są już na pewno zmęczeni całym tygodniem, całym tym czasem przede wszystkim, w którym zadajemy sobie pytanie. Czy ta groza, która wieje ze wschodu i o której genezie mówili znakomici moi przedmówcy, dotrze znowu do nas tak bezpośrednio, tak jak teraz niszczy naszych bezpośrednich sąsiadów? To pytanie, które nas tutaj także gromadzi, które jest osią przewodnią książki będącej pretekstem do dzisiejszego spotkania. Wydawca Biały Kruk, pan prezes Sosnowski, postanowił wykorzystać w pewnym sensie, żeby przypomnieć mi także o moim innym obowiązku, zobowiązaniu, o szóstym tomie Dziejów Polski, i zadał zadanie na ten dzisiejszy wykład z pozoru niezwiązane z historią stosunków polsko-rosyjskich, bo zadał mi taki temat: skąd się wzięła Ukraina? To pytanie znajduje swoją odpowiedź między latami 1654 a 1658. I będę za chwileczkę o tym mówił. To są właśnie czasy, które obejmuje, powinien objąć tom szósty Dziejów Polski. Ale oczywiście nie chodzi tylko o taką błahą w gruncie rzeczy przyczynę. Chodzi o oczywiste nasze zainteresowanie Ukrainą, jaką widzimy teraz w pewnym sensie w nowym świetle. Nie mamy wątpliwości, że walka, którą teraz prowadzą Ukraińcy, jest walką za wolność ich i naszą. Że od wyniku tej walki zależy nie tylko to, czy w Kijowie będzie ukraińska władza, czy moskiewska, ale także to, jaka będzie władza w Warszawie, kto będzie panował nad Europą. To się rozstrzyga teraz, tam gdzie kiedyś przegrał wielki książę Witold nad Worsklą i w tym samym miejscu później przegrał w innej historycznej bitwie Karol XII i hetman Mazepa pod Połtawą, dokładnie w tym samym miejscu w 1709 roku. I teraz toczą się w tym samym miejscu po raz trzeci walki decydujące o przyszłości całej Europy Wschodniej na pewno, a być może całej Europy w ogóle. I to jest powód, żeby się Ukrainą zainteresować, spojrzeć i spojrzawszy na nią zastanowić, skąd się wzięła, jakie ma znaczenie ta historyczna wspólnota, która obok nas, z nas wychodzi. Zanim spróbuję krótko odpowiedzieć na to pytanie, pozwolę sobie na krótką, także aktualną analizę znaczenia Ukrainy z punktu widzenia Rosji Władimira Putina. Profesor Polak przedstawił historię, można powiedzieć, moskiewskiego szaleństwa. I to jest niezwykle głęboka i prawdziwa analiza. Jednocześnie jednak w tym szaleństwie jest metoda, czy też ta metoda posługuje się szaleństwem, ale układa się ona w pewien metodyczny wzór imperialnego podboju w imię wielkości tego moskiewskiego imperium i wewnętrznego zniewolenia wszystkich jego poddanych. Otóż w XXI wieku, na progu trzeciej dekady XXI wieku, Rosja nie może przedłużyć swojego istnienia jako imperium, jeżeli nie wchłonie Ukrainy. To jest powód, dla którego Władimir Putin wydał tę wojnę w otwartej formie. Nie ma w tym szaleństwa tylko jakiegoś zdziczałego wataszki na Kremlu, ale jest świadomość problemu, wyzwania, przed którym stoi to historyczne imperium, w którego misję Putin chyba szczerze wierzy. Pisze o tym na ostatnich stronach tej książki, gdzie zastanawiam się nad najnowszym rozdziałem w historii stosunków polsko-rosyjskich. Otóż zwracam tam uwagę na to, że Rosja ze swoimi 140 kilkoma milionami mieszkańców teraz, współcześnie,
stoi w obliczu klęski, zasadniczej klęski swojego projektu imperialnego, gdyż wśród tych 140 kilku milionów już ponad 20% stanowią muzułmanie. Od wschodu Rosja sąsiaduje ze swoim patronem obecnie. Rosja jest dzisiaj taką Białorusią Chin. Łukaszenko jest wzorem miejsca Putina u boku prawdziwego cesarza, który rezyduje w Pekinie. Żeby umocnić się wobec tego zwierzchnika, patrona z Pekinu, żeby odsunąć groźbę wewnętrznej islamizacji Rosji, która dokona się za lat 20-30, Rosja potrzebuje słowiańskich braci, jak nazywa, fałszywie, o tym za chwilę powiem, Ukraińców i Białorusinów. Do tego jest potrzebny ruski mir. Trzeba ludzi. Najbardziej Rosji brakuje ludzi. Nie rakiet, nie bomb. To zresztą widać nawet w przebiegu tej wojny. Rosja nie ma piechoty, za pomocą której mogłaby zajmować kolejne miasta, okupować, przyłączać efektywnie. Po prostu nie ma ludzi, ma za mało ludzi. I to jest także wytłumaczenie tego zjawiska, które wydaje nam się tak anachroniczne, tak przerażająco anachroniczne. Według szacunków, o których mówią zachodnie media, 800 tysięcy mieszkańców wschodniej Ukrainy zostało już uprowadzonych i wysłanych w głąb niezmierzonych przestrzeni Federacji Rosyjskiej. Mówi się nawet o wyspie Sachalin. Ta technika, której nie wymyślił Stalin, to nie jest wynalazek komunistyczny, choć oczywiście w Związku Sowieckim był stosowany szczególnie brutalnie, ma swoją genezę tam, gdzie opisywał to profesor Polak, profesor Roszkowski przed chwilą, w czasach Iwana Groźnego, w czasach kolejnych carów i imperatorowych, jak Katarzyna II. Masowe przesiedlenia nie są absurdem, nie są tylko popisem, powiedziałbym, zdziczenia obyczajów tej władzy autokratycznej, ale są świadomą polityką rozwiązywania problemów tej władzy, która potrzebuje ludzi. Wyrwać ich z korzeniami, przesiedlić i może za 10-20 lat, a może w trzecim pokoleniu, tak jak w tym cytacie, od którego zaczynam swoją książkę, powtórzą słowa Michała Lermontowa, wielkiego rosyjskiego poety romantycznego, który imperium nienawidził. On chciał zderusyfikować Rosję, bo są i tacy Rosjanie. I ujął ten sens polityki imperialnej, której nienawidził. I przyjdzie czas, że powiesz, będę niewolnikiem, ale niewolnikiem cara wszechświata. To właśnie jest ta obietnica, która ma się spełnić na tych kolejnych ofiarach. Iluż jest w Rosji zrusyfikowanych przez pokolenia Polaków. Rokossowski nie wziął się znikąd. No, zresztą także ci twórcy kultury, o których tutaj słyszeliśmy, ci najwybitniejsi, Strawiński, Szostakowicz, to są przecież potomkowie Polaków, którzy stali się Rosjanami wskutek polityki imperialnej. Oni też sławili cara wszechświata. A więc ta technika imperialna nie jest absurdalna. Ma swoją logikę, złowieszczą logikę i zbrodnicze metody, które ją realizują. Dzisiaj głównym obiektem tej techniki, tej logiki jest Ukraina. Bo bez milionów Ukraińców, których się steroryzuje, którzy teraz Rosji na pewno nie kochają i nie pokochają przez najbliższe lata, ale jeżeli się ich steroryzuje, jeżeli się im pokaże, że Zachód im nie pomógł, że Polska, tak jak 10 kwietnia 2010 roku, kłania się przed Moskwą i rezygnuje z własnej suwerenności. Tak było wtedy. Dzisiaj na szczęście tak nie jest. Ale jeśli uda się złamać opór Ukraińców, to przecież za pokolenie, za dwa, za trzy, tak jak w tym liście Katarzyny II do Panina, który czytał wspaniale Jerzy Zelnik, jest ta nadzieja, że dwa, trzy pokolenia i oni pogodzą się z tym. Nawet jeśli teraz walczą, to już ich synowie, wnuki będą dobrymi poddanymi cara. Nie wolnymi ludźmi już, tylko dobrymi poddanymi cara. Ale z Ukrainą, z tymi
40 kilkoma milionami ludzi, którzy tworzą państwo ukraińskie, którzy budują tę wspólnotę historyczną, mającą wiele set lat za sobą, nie idzie Rosji łatwo. Dlaczego? Dlaczego tak ważna jest Ukraina dla Rosji i dlaczego nie idzie tak carom rosyjskim łatwo z tymi braćmi, jak ich nazywają? Otóż na to pytanie postaram się teraz pokrótce odpowiedzieć. Najkrótsza odpowiedź na pytanie, skąd się wzięła Ukraina, brzmiałaby tak. Ukraina jest córką Rusi, wychowanką Rzeczpospolitej, zbuntowaną przeciwko macosze, która zabrała jej imię i chce zabrać jej wszystko, przeciwko Moskwie. Stąd się wzięła Ukraina. Ta, która rodzi się w wieku XVII pod tą nazwą. Wcześniej oczywiście, na samym początku tej historii, wspólnej historii Białorusinów, Ukraińców i w jakiejś części także Rosjan. Jest oczywiście Ruś. Ruś, która słusznie nazywana jest Rusią Kijowską, bo tam, jak przypomniał o tym profesor Rożkowski, tam była stolica, tam było centrum. Może nie drugi Rzym, ale druga Jerozolima. Tak identyfikował się Kijów jako stolica chrześcijaństwa wschodnich Słowian od chrztu Włodzimierza Wielkiego w 988 roku. Ta wspólna kolebka słowiańskiej państwowości, państwowości Słowian Wschodnich, wskutek procesów, o których mówili już moi przedmówcy, nie będę więc w ogóle powtarzał tego wywodu, rozpada się pod ciosami Mongołów, wskutek wewnętrznych także waśni i zostaje podzielona między dziedziczący tradycję mongolskiego imperium w jakiejś ich części. System polityczny, który buduje Moskwa i z drugiej strony Litwa, która połączona Unią z Polską otwiera świat ruski, Rusi kijowskiej na wpływy cywilizacji łacińskiej, na wpływy idące przez Polskę na Litwę, na Ruś litewską, czyli dzisiejszą Białoruś i Ukrainę, bo cała niemal Białoruś i Ukraina znalazła się w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego w wieku XIV-XV. Przez Polskę idzie cywilizacja zachodnia, która zmienia ruską tradycję, uzupełnia ją, kształtuje ją w nowy sposób. Te wpływy mają swoje symbole. Symbolem widocznym, jeśli ktoś z Państwa miałby okazję odwiedzić Kijów, mam nadzieję, że to niedługo znowu będzie możliwe, to warto zobaczyć niezwykły pomnik. Pomnik wzniesiony niedaleko brzegu Dniepru. Pomnik prawa magdeburskiego. To nie jest polski wynalazek. Prawo miejskie, samorządowe, dające po prostu miastom samorząd, a więc prawo decydowania o sobie przez obywateli danego miasta. Polska przyjęła z zachodu, z krajów niemieckich w wieku XIII-XIV, tak Kraków został przecież ufundowany na nowo w XIII wieku między innymi, a na progu wieku XVI tak właśnie zreformowany został Kijów. I to wspominają Kijowianie jako wielkie święto. Staliśmy się Europejczykami, w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli ludźmi, dla których najważniejsza jest wolność i samorządność. Podobny zresztą pomnik stanął w Mińsku. Nie wiem, czy jeszcze stoi, ale stanął w latach 90., kiedy Białoruś próbowała swoją niepodległość ugruntować. Drugim, jeszcze ważniejszym symbolem tej wolności, która znajduje swoje uzasadnienie, swoje fundamentalne racje w tradycji rzymsko-greckiej, idącej przez uniwersytety, przez kolegia, także przez kolegia jezuickie, jak to w Wilnie, pierwsze ufundowane na ziemi Wielkiego Księstwa Litewskiego przez Stefana Batorego, Uniwersytet Wileński.
szło tędy uzasadnienie dla wolności jako najważniejszej wartości w życiu politycznym. Wolności, która ma dwa oblicza. Wolność wewnętrzna, obywatelska, ta, którą odzwierciedla właśnie owa kultura umowy. Nie mamy panów przyrodzonych nad sobą, tylko umawiamy się między sobą. My, którzy wybieramy swoich rządzących i rządzący, którzy za chwilę mogą być rządzeni przez nas. To zależy od wyborów. Umawiamy się, jak będzie ten kontrakt wyglądał. Ta właśnie tradycja umowy, kultury umowy, wyboru jest w jakiejś mierze zrealizowana przez wspaniałą tradycję polskiego sejmiku, tak głupio, tak niemądrze opluwaną często w naszej pełnej kompleksów kulturze postoświeceniowej, kiedy wydawało się, że karykatura Rzeczpospolitej, jaką rysował Voltaire na zlecenie Katarzyny, zachodni intelektualiści opłacani przez carski dwór, żeby sławili zabór ziem Europy Wschodniej, w tym zabór całej Rzeczpospolitej jako likwidację anarchicznego, niepotrzebnego nikomu w Europie państwa. Ta cała, powiedziałbym, wspaniała tradycja sejmikowej wolności, samorządności obywatelskiej, która kwitła w Rzeczpospolitej inaczej niż w krajach zachodniej Europy, które nie miały tej tradycji, jak choćby Francja, całkowicie jej niemal pozbawiona, kwitły przez cztery wieki we wspólnocie z ziemiami Wielkiego Księstwa Litewskiego, z Rusią, która w większości od Unii Lubelskiej przechodzi już bezpośrednio do korony. I tam właśnie, na ziemiach ruskich, ten impuls sejmikowy, samorządny, spotyka się z nową tradycją. Tradycją, jaką tworzy wolna kozaczyzna. Kozacy też spotykają się na Radzie, na takim polu obrad, gdzie każdy ma prawo się wypowiedzieć i gdzie wspólnie wybiera się hetmana, wybiera się tego, który będzie nimi rządził, dopóki będą chcieli tego obywatele tej wspólnoty, czyli wolni kozacy. Stopniowo wykształca się bardziej sformalizowany system tej samorządności, w dużym stopniu bezpośrednio inspirowany przykładem polskim, przykładem Rzeczpospolitej, choćby w takiej postaci, że wokół hetmana tworzy się rada, rodzaj senatu złożonego z pułkowników. Każdy z pułkowników jest wybierany w swoim pułku. Pułk jest jakby rodzajem samorządu politycznego, co nie zmniejsza wcale w przypadku kozaków dyscypliny wewnętrznej w tej militarnej organizacji kozaczyzny. Ten fenomen wolnego kozactwa, który rodzi się w sposób zorganizowany w drugiej połowie wieku XVI, jest także fenomenem, od którego zaczyna się oficjalna nazwa Ukraina. Pierwszy raz zostaje ta nazwa wymieniona w dokumencie oficjalnym w roku 1580 na Sejmie Warszawskim, gdzie uchwalona została ustawa Porządek o Niżowcy i Ukrainie. Niżowcami nazywano właśnie kozaków od tego Niżu za Dnieprem, czy na południowym odcinku biegu tej wielkiej rzeki. I wtedy właśnie ten obszar, który był kolebką kozaczyzny, został określony mianem Ukrainy. Termin Ukraina wtedy oznaczał bardzo ograniczony terytorialnie zakres, województwo kijowskie i bracławskie. Nie dotyczył w najmniejszym stopniu Podola, Wołynia, ani zwłaszcza nikomu to do głowy nie przychodziło Rusi Czerwonej, tam gdzie Lwów. To były osobne historyczne krainy. Natomiast Ukraina pojawia się jako właśnie określenie tego obszaru, gdzie tworzy się owa gromada wolnych, niezależnych duchów, broniących swojej wolności, ale mogących być także wykorzystanymi do obrony granicy Rzeczpospolitej. Słowo granica jest tutaj kluczowe. Kraina,
kraniec, granica. To właśnie ta granica od strony Moskwy i od strony Imperium Osmańskiego i jego wasala Hana Krymskiego była obszarem działania, ćwiczenia cnoty bojowej odważnych kozaków. Ta szkoła dumnej niezależności tych, którzy wiedzą, że zasługują na wolność, bo trzymają broń w ręku i bronią swoją odwagą i tymi narzędziami jej realizacji, a więc zorganizowaną formą walki, bronią nie tylko siebie, ale mogą służyć Rzeczpospolitej. Ta dojrzewająca duma wolnych kozaków znajduje szybko swoje uzasadnienie w fenomenalnej zdolności bojowej, jaką wykazują. Akurat w niedawno wydanym 5. tomie mogłem przedstawić za naturalnie prawdziwymi mistrzami historii Ukrainy. Wielu takich w naszej historiografii było. Przedstawić no, niezwykłe zupełnie wyczyny kozaków w służbie Rzeczpospolitej. Choćby te chacki kozackie na południowy brzeg Morza Czarnego, nie tylko do Konstantynopola, ale do Synopy, do innych portów tureckich, które nastręczały zresztą czasem kłopotów dyplomatycznych Rzeczpospolitej. Czy na północy w czasie smuty, o której mówił profesor Polak i pisał zresztą w swoich naukowych znakomitych monografiach, kozacy sięgają do Morza Białego swoimi wyprawami. Kozacy są główną siłą bojową wojsk obok husarii. To jest najważniejsza siła bojowa wojsk Rzeczpospolitej prowadzących wojnę z Moskwą i szturmujących Moskwę w 1617 roku. Główną, powiedziałbym, taką uderzeniową grupą wtedy w 1618 roku, która szturmowała bezpośrednio mury Kremla, byli przecież kozacy hetmana Petro Konaszewicza Sachajdacznego. I ten sam wielki oddział kozacki liczący 30 tysięcy ludzi obronił Rzeczpospolitą przed najazdem całej armii sułtańskiej pod Chocimiem w 1621 roku. Kozaków było tyle, ile wszystkich pozostałych w tym obozie chocimskim wtedy, Polaków, Litwinów. To był moment szczególnie ważnego dla ocalenia Rzeczpospolitej braterstwa broni między kozakami a polską i litewską jazdą, piechotą. Dlaczego się więc załamała ta historia Ukrainy jako, rodząca się historia Ukrainy, jako dobrej uczennicy Rzeczpospolitej, wychowanki Rzeczpospolitej? Wiemy, jak to jest w szkole. Nie zawsze lubimy nauczycieli. Czasem ich nauki wydają nam się dokuczliwe, zwłaszcza jeżeli trafimy na gorszy dzień nauczyciela. Jeżeli wydaje nam się, że czujemy się już na tyle wolni, że jego nauki nie są nam potrzebne. Nałożenie się tego doświadczenia młodszości w strukturze politycznej Rzeczpospolitej, młodszości, której zresztą szlachta koronna dość zazdrośnie strzegła. Nie chciała dopuścić do pełnego zrównania ze sobą mas aspirujących do tego kozackich wojowników. To rodziło już pierwszy powód do napięcia. Drugim była wspominana już tutaj w obu wcześniejszych wystąpieniach sprawa religijna. Kozacy nie byli specjalnie religijni. Właściwie patrzono na nich jak na ludzi, którym Bóg jest obojętny, no bo żyją z zabijania właściwie, z walki. Ale w momencie, kiedy właśnie w ruchu spowodowanym przez ekspansję Moskwy, przez stworzenie patriarchatu w Moskwie w 1589 roku, patriarchatu, który miał, tak jak dzisiaj Cyryl, służy Putinowi, służąc ówczesnemu władcy Rosji, czyli faktycznie Borysowi Godunowowi, podporządkować sobie wszystkich prawosławnych w Rzeczpospolitej także. Rzeczpospolita zareagowała na to król Zygmunt III projektem Unii zawartej
7 lat później w Brześciu w 1596 roku. Unii, która miała zachować prawosławie jako obrzęd, jako tradycję, ale jednocześnie podporządkować prawosławnych wewnątrz Rzeczpospolitej Rzymowi, papieżowi. Wszyscy niemal biskupi prawosławni w Rzeczpospolitej uznali tę Unię. Część magnatów ruskich, prawosławnych, a pełno było takich w Rzeczpospolitej wtedy, nie była zadowolona z tego rozwiązania, a dodatkowo podsycane agenturą moskiewską, bo o takiej można mówić wtedy z pełnym uzasadnieniem, niezadowolenie z Unii będzie stopniowo sączyć się do świata kozackiego apelami, zwłaszcza tak ważnego centrum prawosławia, jak w Kijowie istniało w klasztorze kijowsko-pieczerskim, takim świętym ośrodku prawosławia kijowskiego, ruskiego, ukraińskiego, apelami, żeby bronić prawosławia przed Unią, to właśnie nałoży niejako na ten konflikt polityczno-społeczny czynnik religijny. I wtedy pojawi się pokusa zwrócenia ku Moskwie. Przecież Moskwa jest prawosławnym trzecim Rzymem. Moskwa ma prawosławnego cara. Ta myśl wiążąca się z decyzją najbardziej fatalną, jaką podjął Bohdan Chmielnicki, przywódca tego największego z serii powstań ukraińskich, które wybuchają od końca XVI wieku. Ta właśnie decyzja, by zwrócić się do Moskwy, ma swoją symboliczną datę i miejsce. Styczeń 1654 roku, Perejasław. Chmielnicki po 6 już latach zmagań z Rzeczpospolitą, ze zmiennym szczęściem prowadzonych, uznał, że po pierwszych sukcesach, kiedy wydawało się, że cała Rzeczpospolita jest u jego stóp i można zawrzeć kompromis na warunkach, jakie podyktuje Chmielnicki królowi, kiedy Rzeczpospolita odzyskała inicjatywę strategiczną, Zbaraż został obroniony, Ukraińcy z ich sojusznikami ówczesnymi Tatarami ponieśli klęskę pod Beresteczkiem, ale znów podźwignęli się w tej beznadziejnej walce przeciwko własnej wychowawczyni i zadali kolejne ciosy Rzeczpospolitej. Ta tragiczna walka trwała już 6 lat i Chmielnicki uznał, że przetnie ją ostatecznie na własną korzyść, poddając się Moskwie. I to jest moment tragicznej lekcji w historii Ukrainy, lekcji, w której początkiem była właśnie Rada Perejasławska. Pozwolę sobie przypomnieć, jak wyglądało to pierwsze zderzenie w historii Ukrainy wychowanej w Rzeczpospolitej z kulturą powierzenia siebie władzy w Moskwie. Chmielnicki, który notabene przez posłami carskimi porozumiewał się przez tłumaczy. To warto podkreślić, bo niektórzy mówią, no jak to Ukraińcy, Rosjanie, to ten sam język. Nie, różnice były duże, zresztą podobnie jak w prawosławiu, tym kijowskim i tym moskiewskim, o czym za chwilę jeszcze 2 słowa powiem. Ale Chmielnicki w tym momencie, zwracając się do cara z prośbą o przyjęcie kozaczyzny pod patronat carski, zakładał, że tak jak pułkownicy, którzy go do tego upełnomocnili, że wysłannik cara, Wasyl Buturlin, zaprzysięgnie warunki autonomii tej ukraińskiej czy ruskiej, kijowskiej, kozackiej, wszystko jedno, jakbyśmy ją nazwali, autonomii wewnątrz nowego imperium carskiego. I tu spotkał się z szokującą dla siebie i dla swoich towarzyszy, pułkowników, odmową. Wasyl Buturlin odpowiedział, zacytuję: w moskiewskim gospodarstwie przysięgają poddani, że wielkiemu gospodarowi służyć, radzić i szczerze wszelkiego dobra życzyć będą, a tego, żeby w imieniu cara przysięgać, nigdy nie bywało i nie będzie. A tobie, hetmanowi, i mówić o tym nie przystoi,
ponieważ każdy poddany powinien wierzyć swojemu gospodarowi. A ty, hetmanie, i wojsko zaporoskie, o coście cara prosili, to macie uważać za spełnione i ufać wielkiemu gospodarowi, jak gdyby przysiągł na Ewangelię. A wielki gospodar będzie was dzierżył w miłościwej łasce, opiece i od wrogów was obroni. To był szok dla Chmielnickiego, no bo liczył, że będzie tak jak w Rzeczpospolitej, będzie układał się jak z królem wcześniej, teraz z carem. A przedstawiciel cara powiedział mu, u nas tego nie było, nie ma i nie będzie, żeby władca wchodził w jakiekolwiek układy ze swoimi niewolnikami. Jesteście odtąd moimi niewolnikami. To była istota komunikatu, który Ukraina usłyszała w momencie, kiedy wybrała Moskwę. Nie wybrała Ukraina Moskwy. Wybrał ją Chmielnicki. I to warto także podkreślić. Taras Szewczenko, największy poeta ukraiński, w pewnym sensie można go nazwać odpowiednikiem naszego Mickiewicza, dla Ukraińców na pewno taką rolę odgrywa, XIX-wieczny romantyczny poeta, napisał, że gdyby matka Chmielnickiego wiedziała, że jej syn kiedyś zawrze ugodę w Perejasławiu z Moskwą, to by zadusiła swoje dziecko w kołysce. To jest reakcja wiernego syna Ukrainy na to, co wynikało z ugody perejasławskiej. Pełne, totalne zniewolenie Ukrainy. Otóż nie tylko Szewczenko po wiekach tak zareagował, ale zareagowała tak bardzo duża część otoczenia Chmielnickiego wtedy. Między innymi znany z trylogii pułkownik Iwan Bohun, bo to postać historyczna, jeden z najważniejszych przywódców kozackich tego czasu. Dzielnie, skutecznie i śmiertelnie dla Polaków niestety walczący przeciwko nam przez wiele lat. Ale kiedy usłyszał to, co usłyszał także Chmielnicki wtedy, powiedział, ja takiemu władcy służyć nie będę. Zbuntował się. Podobnie jak kilku innych pułkowników odmówiło posłuszeństwa carowi na takich właśnie warunkach. Oni byli przyzwyczajeni do wolności i chcieli jej bronić dalej. Pułkownik Polikarp Ptucha powiedział, umrę, a zostanę kozakiem. I rzeczywiście z 7000 kozaków rzucił się na wojsko Chmielnickiego, którego był częścią wcześniej, i wojsko rosyjskie, i poniósł śmierć razem ze swoimi wiernymi kozakami w tym starciu od razu wtedy, w 1654 roku. W ogromnym Kijowie, który wtedy liczył kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, na wierność carowi przysięgło 460 osób. Kijowianie nie chcieli żadnej ugody, ani zwłaszcza żadnego poddania Moskwie. Co więcej jeszcze, i to trzeba podkreślić jako ważny aspekt, którego czasem sobie nie uświadamiamy. Metropolita kijowski ówczesny, czyli reprezentant prawosławia w Kijowie i głowa tego prawosławia kijowskiego, Sylwester Kossow, był zdecydowanie przeciwny poddaniu Moskwie, ponieważ uważał, tak jak zresztą tutaj było powiedziane, że moskiewskie prawosławie nie jest prawdziwym prawosławiem. Jest takim półdzikim, podporządkowanym całkowicie despotycznej władzy zaprzeczeniem istoty chrześcijaństwa. I z oburzeniem odrzucił żądanie posła carskiego Wasyla Buturlina, by zaprzysiąc wierność carowi. Ten bunt wobec nowej sytuacji, w której okazuje się, że Ukraina ma być poddanką cara, poddanką Moskwy, będzie stale odtąd towarzyszył konsekwencjom ugody perejasławskiej. Bo dla Moskwy ta umowa miała być na wieczność, bo ta umowa była korzystna dla Moskwy. Na nią zatem zawsze się będzie Moskwa powoływać, aż do tego czasu, tego roku będzie przypominała, jak to przecież Ukraińcy sami nam się poddali. Wasz wielki Bohdan Chmielnicki sam zaprzysiągł carowi wierność w Perejasławiu, przyłączenie Ukrainy do Rosji. Pomijają ten aspekt buntu przeciwko owemu zniewoleniu, który z owej ugody perejasławskiej wynikał,
buntu trwającego od samego początku. Przychodzi jednakże kolejny moment tej historii. Proszę się nie obawiać, już zbliżam się do końca mojej opowieści, tylko jeszcze dwa takie momenty chcę przedstawić, ten i następny. Moment, który my wspominamy z dumą, żalem i zadumą. Ugoda chadziacka, która przyszła 4,5 roku później, we wrześniu roku 1658. Kozacy już doświadczyli tego, co to jest poddaństwo Moskwie. Niektórzy zabrnęli tak daleko jak Chmielnicki w tej zdradzie kozackiej wolności, że nie mogli się już cofnąć. To zresztą tragiczny dylemat. Chmielnicki pogodził się z utratą kozackiej wolności, rozumianej jako niepodległość państwa, bo rozumiał, że pod Moskwą żadnej niepodległości Ukrainy nie będzie. Ale nie mógł się już cofnąć, bo tak dalece nienawiść wobec Polski go zaprowadziła. Chmielnicki jednakże umarł w roku 1657, a jego następcą, mającym opiekować się tym hetmańskim tronem do czasu pełnoletności syna Chmielnickiego, Juraszki, został Iwan Wychowski, dzielny kozak, wychowanek kolegium jezuickiego, jak bardzo wielu kozaków. O tym nie zapominajmy, że ci, którzy tworzyli elitę kozacką, to była szlachta. To byli ludzie ukształtowani według tego samego wzoru, co polska szlachta czy litewska szlachta. Kształceni w tych samych szkołach, w kolegiach jezuickich, a czasem w kolegium jezuickim i w akademii, jedynej prawosławnej akademii na świecie, jaka istniała w Kijowie, Akademia Kijowsko-Mohylańska. Otóż wychowanek tych właśnie szkół, jezuickiego kolegium wileńskiego i Akademii Prawosławnej w Kijowie, Iwan Wychowski, zrozumiał, że czas najwyższy naprawić błędy, które zostały popełnione, wrócić do Rzeczpospolitej. I dlatego właśnie na Radzie znów pułkowników i przedstawicieli mas kozackich w Hadziaczu wysłuchał wystąpienia komisarzy polskich przysłanych przez króla Jana Kazimierza, by zawrzeć nową, trwałą ugodę, równoprawną ugodę, jak wolni z wolnymi, jak równi z równymi, między koroną, Litwą i Rusią. Pozwolę sobie zacytować piękną przemowę polskiego komisarza Stanisława Bieniewskiego, wygłoszoną wtedy do kozaków. Cytuję. Od 10 prawie lat walczą o tę Ukrainę Polacy i Moskale. Polacy zwą ją swoim płodem i członkiem, a Moskale cudzą rzecz swoją własnością. Ginie kraj nasz krwią zalany, pustoszeją pola. Wreszcie z Bożej łaski tak się stało, że wy, poznając omyłkę, a my, przebaczając błędy wasze, skłoniliśmy się do łagodności. A dobrotliwy król i ojciec pragnie, abyście porzuciwszy jarzmo niewoli, do starodawnej wolności wrócili. Niech kwitną obrządki cerkiewne, miasta handlem, kraj pokojem. Doświadczyliście rządów polskich i moskiewskich. Skosztowali woli i niewoli. Mówiliście, że źli Polacy, a teraz pewnie powiecie, że Moskale gorsi. Co zachęcało lud ruski do Moskwy? Wiara? Ale Moskal ma odmienną i tę gwałci, i tak wierzy, jak car rozkaże. Czterech patriarchów święci ojcowie postanowili, ale car postanowił piątego pod swoim zwierzchnictwem, czego sobory ekumeniczne zrobić nie śmiały. Wy duchowieństwo szanujecie z oddzielną jurysdykcją Kościoła. A car świecki, potentat, duchowieństwem według woli swej kieruje. Metropolitów zrzuca i osadza. A jak postępuje w świeckich sprawach, tegoście za polskiego panowania nie doświadczyli. Musicie słuchać surowych rozkazów. Dawniej wybieraliście starszyznę. Teraz są tacy, którzy wam narzucają swoich niewolników. A tych, którzy się wam podobają, chcą życia pozbawić.
Wszystkie dochody bierze car dla siebie. Nie pozwala biednemu kozakowi pić gorzałki, miodu ani piwa. Każe wam nosić moskiewskie kożuchy i łapcie. Starożytne zwyczaje chce gubić i zaledwie was za ludzi uważa. Radby wam języki poodcinać, abyście nie mówili, i oczy powykłuwać, abyście się nie dziwili. I dzierży was, dopóki nas, Polaków, krwią waszą nie zwojuje. A potem was za białe jezioro przeniesie, a Ukrainę zasiedli swymi moskiewskimi chłopami. Ratujcie się póki czas, jednajcie się z nami. Ratujmy wspólną ojczyznę, która się odzywa do was. Jam was narodziła nie dla Moskwy, ale dla Polski wychowała, żywiła. Bądźcie dziećmi moimi, a nie wyrodkami. To piękne przemówienie zostało przyjęte z entuzjazmem przez kozaków zgromadzonych w Hadziaczu. Umowa została przyjęta. Sejm po sporach, po deliberacjach zatwierdził tę umowę. Był rok 1658. Niestety za dużo krwi się przelało, jak to też pięknie opisał Henryk Sienkiewicz. Ta nienawiść wzajemna zatruła krew pobratymczą i przede wszystkim rozognione ambicje, podział wewnętrzny rzucony nie wśród Polaków wtedy, ale wśród kozaków, wśród elity ukraińskiego narodu, który się wtedy rodził, podział rzucony przez Moskwę, zaowocował najstraszniejszą dla Ukrainy rzeczą, czyli podziałem. Podziałem samego kraju, samego państwa. Bo ktoś chciał być hetmanem pod Moskwą, a ktoś inny chciał być wierny tej hadziackiej umowie z Polską. I tak następuje podział na dwa hetmanaty. Ten zachodni i ten wschodni podporządkowany Moskwie. Rzeczpospolita była już zbyt wyczerpana wojnami, potopem szwedzko-moskiewsko-siedmiogrodzkim, niszczącym ją bardziej niż pierwsza i druga wojna światowa razem wzięte. Może warto przypomnieć, może państwo tego w podręcznikach szkolnych nie wyczytali, ale kiedy Moskwa najechała w 1654-5 roku na Litwę, tereny dzisiejszej Litwy i Białorusi, zabrała 1/4 ludności Białorusi. 25% ludności nie wymordowali. Wymordowali swoją drogą bardzo dużo, ale uwieźli, zabrali po prostu z Białorusi 25% ludności, bo byli im potrzebni. To była skala dużo większa nawet niż to, co robił Stalin. Stalin mógł wywieźć, oczywiście wywoził małe narody w całości, ale tak wielkiego narodu jak białoruski, tak licznego, w takiej skali nie był w stanie wywieźć, a car Aleksy potrafił. Otóż to właśnie doświadczenie zniszczenia, wyniszczenia sprawiło, że Rzeczpospolita wtedy nie była już w stanie zrealizować udziału, przepraszam, tej wspaniałej wizji umowy hadziackiej, a kozacy podzieleni wewnętrznie także nie byli gotowi całą swoją jeszcze istniejącą siłą poprzeć tej Unii. I tak dochodzi do tragedii podziału Ukrainy. W roku 1667 Kijów przechodzi pod panowanie moskiewskie formalnie na podstawie układu z Rzeczpospolitą. Niby na krótki czas, ale potem Moskwa już utrwali to panowanie nad Kijowem na długie stulecia. Kozacy jednakże nie zapomnieli o szkole Rzeczpospolitej, o swojej wolności. 5 lat po traktacie andruszowskim, który podzielił Ukrainę właśnie na tę wschodnią część, którą Rzeczpospolita oddała Moskwie, zmęczona, znużona, wyniszczona Rzeczpospolita, urodził się Filip Orlik, syn polskiej szlachcianki Małachowskiej z domu i czeskiego katolika Orlika. Sam wybrał w służbie kozackiej prawosławie i stał się wybitnym rzecznikiem praw narodu ukraińskiego. U boku starszego od siebie hetmana tej wschodniej Ukrainy, Iwana Mazepy. O Mazepie wielu ludzi słyszało.
bo przecież opisywali go Byron, niemieccy romantycy. Opisuje go kultura europejska jako symbol tego buntu, może trochę dzikiego, nieokiełznanego, ale reprezentującego wolność przeciwko zniewoleniu, które symbolizuje Rosja i Piotr I. To jest właśnie Mazepa. A jego zastępcą jest Filip Orlik, który wykształcił się właśnie w kolegium jezuickim w Wilnie i który reprezentował bardziej niż ktokolwiek przed nim chyba wśród elit kozackich świadomość dziedzictwa Rzeczpospolitej. Walka o niepodległość Ukrainy, wtedy stoczona przeciwko Piotrowi przez Mazepę i Orlika, zakończyła się, jak wiadomo, klęską w bitwie pod Połtawą w 1709 roku. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie 310 lat wcześniej przegrał wielki książę Witold z mongolsko-moskiewskimi siłami nad Worsklą. Ta bitwa pod Połtawą uczyniła z Piotra, z Moskwy, z Rosji imperium panujące nad całą wschodnią Europą. Bitwa, w której pokonany został król szwedzki Karol XII i hetman kozacki Iwan Mazepa. Mazepa zmarł wkrótce potem i ten sztandar wolności Ukrainy dźwignął dalej hetman Filip Orlik. Ukraińcy szczycą się tym, że akt wydany wkrótce po tej klęsce przez Orlika jest pierwszą w Europie konstytucją. Tak nie jest, bo oczywiście nie był uchwalony przez żadne ciało reprezentatywne. Nie spełniał wymogów nowoczesnej konstytucji, ale myślę, że można z pełnym uznaniem odnieść się do tego dokumentu z 1710 roku, porządkującego wolności kozackie w duchu tradycji Rzeczpospolitej, a przede wszystkim do wydanego dwa lata później przez hetmana Filipa Orlika wywodu praw Ukrainy, manifestu do państw europejskich. I tu krótki cytat już na koniec. Z tego tekstu z 1712 roku. Kozacy mają za sobą prawo ludzkie i naturalne, którego jedną z głównych zasad jest: naród zawsze ma prawo protestować przeciwko uciskowi i domagać się przywrócenia tego, co niesprawiedliwie i przewagą siły było od nas zabrane. Międzynarodowe prawo wymaga udzielania pomocy w skrajnych przypadkach, gdy obywatele są gnębieni. Jest to słuszne, sprawiedliwe i zgodne z obowiązkiem nałożonym przez chrześcijaństwo i nawet humanizm przyczyniać się do odbudowania państw cierpiących opresję tylko dlatego, iż uwierzyły w sojusz. Te słowa naprawdę zostały napisane w 1712 roku, a brzmią tak, jakby napisano je w 2022 roku. Powtórzę. Międzynarodowe prawo wymaga udzielenia pomocy w przypadkach, gdy obywatele są gnębieni i jest to słuszne, sprawiedliwe i zgodne z obowiązkiem nałożonym przez chrześcijaństwo i nawet humanizm przyczyniać się do odbudowania państw cierpiących opresję tylko dlatego, iż uwierzyły w sojusz. Pamiętajmy, Ukraińcy uwierzyli w sojusz zwany Traktatem Budapeszteńskim, kiedy zrezygnowali z broni jądrowej w 1990 latach, na ich początku, pod presją Ameryki przede wszystkim, która chciała, żeby był tylko jeden partner dla Stanów Zjednoczonych, znaczy Rosja, na miejsce Związku Sowieckiego, i zmusili wspólnie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja Ukrainę do oddania broni atomowej w zamian za gwarancję, za sojusz, w którym Ameryka i Wielka Brytania zagwarantowały nienaruszalność terytorialną Ukrainy. To był rok 1994. No wiemy, że 20 lat później Ukraina została okrojona o Krym, o Donbas, o Ługańsk. Jakoś gwaranci, ci, którzy podpisali ten układ formalnie, zobowiązali się do czegoś, nie udzielili wtedy żadnej pomocy. Ale dzisiaj udzielają, to trzeba przyznać, jest jakaś nauka i jakaś pozytywna lekcja z tego doświadczenia. Ci akurat gwaranci, czyli Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.
Oczywiście nie udzielaliby teraz tej pomocy, gdyby nie inna część tego samego tekstu, a raczej inna okoliczność, na którą ten sam tekst Filipa Orlika z 1712 roku wskazuje. Cytuję. Apel Orlika do Europy, by, tutaj zaczyna się cytat, ograniczyła moskiewskie państwo, które wkrótce może zamierzyć się na swobodę europejską. To o to chodzi, dlatego powinny pomagać państwa zachodniej Europy, sfery świata łacińskiego, zachodniego. Powinny pomagać Ukrainie nie tylko przez moralne zobowiązania, które złamały wcześniej, ale wskutek własnego interesu, wskutek geopolitycznej racji, która wynika z tego, że jeżeli nie zatrzyma się ekspansji Imperium Rosyjskiego na Ukrainie, to ona zrealizuje swój plan pełny. A ten pełny plan nie kończy się nie tylko na Ukrainie, ale nie kończy się także na Polsce. Ten plan dotyczy podporządkowania całej Europy. Ruski mir potrzebny jest do czerpania ludzi z Ukrainy, z Białorusi, żeby Rosja mogła prowadzić dalej grę imperialną w Eurazji i we własnym państwie. Ale Europa w całości jest potrzebna Putinowi jako zapasowa siła technologiczna, ekonomiczna do tego, by Rosja wydobyła się z pozycji Łukaszenki w stosunku do Pekinu. To jest logiczne, to nie jest szalone, to jest świadomie na zimno realizowany plan Rosji. Teraz Ukraina, dziedzicząca te wspaniałe tradycje wolności, wolności, która może być nadużywana, która może przerodzić się w dziką anarchię, tak nieraz było w historii Ukrainy, wiemy, i która może być źle skierowana przeciwko własnej wychowawczyni, ale wolności, której duch i towarzysząca mu odwaga dziś są tak wspaniale reprezentowane właśnie przez Ukraińców, możemy zawdzięczać punkt zwrotny w dziejach. Po dwóch klęskach w tym miejscu, gdzie Worskla, gdzie Połtawa, może za trzecim razem nastąpi zwycięstwo, od którego zacznie się koniec Imperium Zła. Dziękuję bardzo.